Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, witam Was w czwartek. W tej chwili mamy 3 stopnie, odczuwalne 5. Zachmurzenie 99%, opadów się nie przewiduje. Dobra jakość powietrza, pochmurno. Tak na razie niebo jest piękne. Od 15 do 17, 18 stopni. Czyli będzie fajny dzień, już jest przyjemnie. Chociaż chłodno rano. Ale jest bardzo przyjemnie u mnie tu na balkonie. Jest super, słoneczko przygrzewa. Miłego dnia Wam życzę. No i moje wisienki doczekały się. Dzisiaj mam ochotę na zupę wiśniową. Taką delikatną, owocową lubię. Więc ugotuję. Tu przygotowałam cukier wanilinowy, bo troszeczkę do smaku dodam oczywiście cukru. Makaron do brusia. Dodam troszeczkę śmietany, niedużo, ale tak troszeczkę, żeby się zupa zaróżowiła. No i takie to będzie delikatne danie dzisiaj, które za mną chodzi już dłuższy czas. Kompot przelałam do garnka, a wiśnie zaraz zblenduję, rozdrobnię je po prostu. No i supka gotowa. Zblendowane owoce dały jej gęstość. Dodałam łyżkę śmietany, tak żeby była taka różowiutka, bez mąki oczywiście. Tu te owoce zblendowane, one tak zagęściły tą zupkę. No, smaczniejsza jest ze świeżych, bo to wiadomo, ze słoika to już rok przestały te owoce. No ale i takie też smaczne i apetyczne. Już gotuję makaron, będzie zaraz zupka. No i mam pyszną zupkę, taką na jaką miałam ochotę. Może to nie wygląda tak ładnie, ale jest naprawdę smaczne. Ja lubię taką gęściejszą, sobie wzięłam więcej makaronu. No i oczywiście te owoce sprawiły zmiksowane, że ta zupa jest gęsta. Można rzadszą sobie zrobić, ale ja chciałam taką gęściejszą. Bardzo smaczna. Akuratnie doprawiona, tak jak lubię. Smaczna. Zupka pyszna, już nie mogłam się oprzeć, musiałam spróbować. Chciałam powiedzieć, że ja nie zawsze miksuję te owoce, wiśnie, ponieważ lubię je w całości, ale to już jak są świeże. Parę zmiksuję, żeby troszeczkę tak zagęściło, a resztę w całości oczywiście bez pestek. Chociaż powiem Wam, że ja lubię, jak w kompocie jest śliwka z pestką, bo wtedy ten kompot wiśniowy ma taki migdałowy posmak. No ale te były bez pestek. No ale oczywiście później trzeba się tych pestek pozbyć, bo przecież musi być bez. No nic, idę jeść. No i jedziemy z siostrzeńcem do Brico znowu. Bo jednak po suszarkę, bo to mimo, że kupił sznurek, to zobaczcie, to wszystko się odrywa. Ten plastik nie da rady. Trzeba po prostu kupić nową. Tak to wygląda. No ale ta suszarka ma ile lat? 30 lat ma ta suszarka. To nie ma się co dziwić, że ona wygląda jak wygląda. Także jednak będzie nowa. Thank you.
No, no. A tak z ciekawości, wszak tu jesteśmy. To takie dziecinne bardziej. A tu jakieś kwiatki, zobacz. Tutaj, które zobacz. Aha. To jest tapeta. To jest tapeta, to no. Nie jest foto, ale jest ładna. Ładna jest. I ile, i po ile ona? Rolka 59,99. Jaką ona ma szerokość? Szerokość nie wiem, ale długość. A długość? Będzie i szerokość. Szerokość to jest 40 pewnie. 40, to by trzeba było dwie takie. Dwie, no. Cztery wyjdą z tego, cztery wyjdą 26, nie wiem, 26. To by trzeba było wziąć dwie, żeby wyszły cztery paski. No. No. Cztery paski, żeby wyszły, ale nie? Podoba ci, bo mi ładna bardzo jest. Bardzo ładna, lepsza niż ta fotopeta. No. No to co? Bierzemy? No. Ile? Do tego. Cztery paski wyjdą. Cztery paski? To czyli dwie, ale zobacz jak schodzi. Schodzi ta tapeta. To jest 10,5 metra. Na 0,53 metra. 5 metrów kwadratowych, a tam jest 2. No spokojnie się zdanie. Tak? No. No to dobrze. No fajnie, fajnie wygląda. No 3,5 to jest 4 paski, no nie wiem czy by jedna nie starczyła. Ja weźmiemy dwie najwyżej, nie? Klej jeszcze do tapety. Normalnie, klej do tapet. Klej do tapet instant jakiś to. Ta to jest właśnie 29, kurde, ale metalem jest najlepszy, metalem jeszcze. No to tu jest, metal. Normal. Normal, no to właśnie. I ten smaka to jest normalne? No. No, chyba tapeta. Dobra, weźmiemy najwyżej do frizolina. To nie jest frizolina, to jest chyba normalna. Ale ładna jest, piękna. Ładna jest, no. Dobra, weźmiemy normalnie. Normal. Jedna wystarczy? Ile? Tak, na przymiotów kwadratowych. Aha, no to dobrze. No to niespodziewanie, bo już myślałam, że nic z tego nie wyjdzie, a tu zobacz. Jak się idzie w jakimś celu konkretnym, to nigdy nie ma. A tutaj jak niespodziewanie, to trafiło się od razu na wejściu. A tak mnie coś tknęło, żeby tu zajrzeć. Jest na 6 metrów gruntowanie, 20-25. No i będę miała swoją ścianę ładnie zrobioną. Może te dwa weź. Normal. Ja jeden bardzo normalny starczy. Starczy? Pewnie. No to dobrze. Do gruntowania mamy tam wejść, czego tamten. No dobrze, starczy. Dobrze. Idę jeszcze raz, zobaczę jak ona wygląda. No, no. Jak ona wygląda, no. Zobaczcie, taką będę miała ścianę.
sypialni. Piękna. Jedną ścianę. Super. No i mamy podwieszane właśnie suszareczki.